metody leczenia, no od razu myślę o takich medycznych typowo, nie wiem, pewnie jakieś maści, leki, hormony być może, generalnie lekarstwa. Szczerze w ogóle się nad tym nie zastanawiałam, kompletnie nie mam pojęcia. Może to jest poprzez jakieś zabiegi, może poprzez branie tabletek. Z tego co wiem, choroby weneryczne bardzo ciężko jest wyleczyć. Jakieś, nie wiem, tabletki, może jakieś, nie wiem, zastrzyki, coś takiego. Pewnie są jakieś środki farmakologiczne. No chyba, że właśnie mówimy znowu o przypadku AIDS i tak dalej, no to wtedy to już jest wiele bardziej skomplikowane. Do tej pory nie zetknęłam się z takim pojęciem jak szczepionka na chorobę weneryczną. Nic mi o tym nie wiadomo, że istnieją jakieś szczepionki na choroby weneryczne. To pytanie trochę was przerosło. Na większość znanych chorób wenerycznych są lekarstwa lub istnieją sposoby terapii. Trzeba tylko pamiętać, że leczenie powinno być dostosowane przez lekarza odpowiednio do przyczyn choroby. Wiem, że niektóre choroby weneryczne mogą nawet spowodować śmierć, tak. Ale są do wyleczenia. Myślę, że w zdecydowanej większości to są choroby, które można wyleczyć. Zakładam, że nie wszystkie są śmiertelne, ale tak, są takie, które są śmiertelne. Na przykład AIDS jest śmiertelna, nie? Wydaje mi się, że choroby weneryczne są chorobami, które można wyleczyć. Myślę, że większość jest do wyleczenia. Nie wiem, czy ktoś umiera jeszcze w dzisiejszych czasach na choroby weneryczne. Myślę, że większość przypadków są to jednak choroby śmiertelne. Trochę was zaskoczę. Śmierć to nie jedyne zagrożenie towarzyszące chorobom wenerycznym. Trzeba i można je leczyć, gdyż konsekwencjami przebytych zakażeń mogą być zaburzenia płodności, mogące prowadzić między innymi do powstania zrostów wewnątrz narządów płciowych i ich niedrożności. Zdrowotne, no jak zachorujesz na chorobę weneryczną, no to nie wiem, pewnie cię boli, nie wiem, piecze, a potem się okazuje, że się tam, no nie wiem, na przykład właśnie jesteś niepłodny, nie? No różne. Pewnie począwszy od złego samopoczucia, bo pewnie niektóre choroby też mogą powodować jakieś zmiany w narządach wewnętrznych. Jedną z konsekwencji zachorowania na chorobę weneryczną jest właśnie płodność, czy bezpłodność, o której rozmawiamy. Chyba największą konsekwencją zachorowania na chorobę weneryczną jest to, że sami możemy zarażać innych ludzi. Macie rację. Zagrożenia wynikające z przebiegu chorób wenerycznych są różne. Największym z nich jest śmierć. Oprócz tego może dochodzić do ciężkich uszkodzeń mózgu, zmian w układzie hormonalnym, układzie krążenia, układzie nerwowym, prowadzące do kalectwa, a także czasowej lub trwałej niepłodności. Lżejsze możliwe powikłania to na przykład świąt i pieczenie, nieprzyjemny zapach czy często mocz.